uczyła się polskiego i z tych samych powodów młodzież rosyjska, na przykład Natalia Gorbaniewska albo Josip Brodski. I Josip Brodski też zaczynał od przykroju. Pamiętam, że kiedy trafił do Sztokholmu, żeby dostać Nobla, żeby przyjąć Nobla z rąk króla szwedzkiego, powiedział wtedy korespondentom szwedzkim i polskim, że to, co że dostałem Nobla, to jest głupstwo. Ale to, że o tym napisano w przekroju, to jest już coś.